Justyna jest dietetykiem oraz autorką bloga i Instagrama owsiana.pl, gdzie promuje zdrowy styl życia, inspiruje odbania od o to co jemy, do regularnej aktywności fizycznej i przede wszystkim zachowania równowagi. Otwarcie dzieli się swoją historią wielu diet i drogą do samoakceptacji. Chciałam wam zdradzić, że dzisiejszy wywiad to było moje pierwsze spotkanie z Justyną w realu. A miałam wrażenie, że znamy się od lat. Ja o Justynie usłyszałam pierwszy raz ze sprawą naszej wspólnej koleżanki Ani, która to powiedziała mi na studiach o swojej przyjaciółce, która stawiała swoje pierwsze kroki w świecie blogowania. Ja od tego czasu obserwowałam Justynę, kibicowałam jej, dlatego też szczególnie cieszę się, że w końcu miałyśmy okazję się poznać. W tym odcinku porozmawiamy o tym, czym według Justyny jest zdrowe odżywianie i dlaczego nie ma diety idealnej. Dowiemy się, czy warto studiować dietetykę, Objaśnimy tajemnicze trendy, takie jak dieta ketogeniczna, paleo czy peganizm. Ten ostatni szczególnie mnie zainteresował. Justyna podzieli się też swoją opinią na temat diety roślinnej. Będziemy mówić o tym, jak zacząć przygodę ze zdrowym odżywianiem, jak nie pogubić się wśród nadmiaru informacji i nowinek, ale przede wszystkim jak zachować tę równowagę. Mnóstwo wartościowych treści i porządna dawka inspiracji. Zapraszam! Justyna, dziękuję ci bardzo, że przyszłaś do mojego studia i że przyjęłaś moje zaproszenie. Bardzo jest mi miło, że jesteś ze mną. Na początek powiem ci, że ja obserwuję cię od bardzo dawna i jestem twoją fanką na Instagramie od wielu, wielu miesięcy. Już nie wiem dokładnie, ale mam wrażenie, że to jest bardzo długi czas i jestem pełna podziwu, jaki zrobiłaś progres. To, jak u ciebie rośnie grono odbiorców, jakie masz super zaangażowanych y, wizów czy obserwatorów, wow, jest to pełne podziwu. Także ja ci bardzo kibicuję. I y, byłam na twojej stronie i powiedziałaś, że y, jesteś pasjonatką zdrowego stylu życia. I zastanawiam się, czy tak było zawsze, czy, to, czy kiedy to się u ciebie zrodziło, że, że ten zdrowy styl życia zaczął być y, taką twoją zajawką. Myślę, że u wielu osób zaczyna to się zazwyczaj od tego, że chcemy schudnąć. Tak też było w moim przypadku. Jak miałam 15 lat przed pójściem do liceum miałam jakieś 10 nadprogramowych kilogramów, i wtedy oczywiście zaczęło się googlowanie. Szukałam najszybszego, najlepszego i najskuteczniejszego sposobu na schudnięcie, ponieważ szłam do nowej szkoły i bałam się, że nikt mnie tam nie zaakceptuje. I czego próbowałaś? Och! Próbowałam wszystkich diet, dlatego teraz uważam się za dobrego dietetyka, bo uważam, że dobry dietetyk to taki, który te wszystkie diety na sobie przetestuje i później stwierdzi, że nie, to nie tędy droga. Oczywiście próbowałam diety dukana, diety kapuścianej, diety cud, kopenhaskiej, wszystkich możliwych diet, i oczywiście okazywało się, że to nie działa. Może kilogramy na chwilę spadały, ale zawsze wracały. Udało mi się schudnąć stosując zasady zdrowej diety, te 10 kg. Poszłam do liceum już szczuplejsza i z powrotem wróciłam do swoich nawyków żywieniowych. W końcu, koniec diety, mogę sobie jeść co chcę. Okazało się, że te kilogramy znowu wróciły. Wtedy poznałam moją serdeczną przyjaciółkę, właśnie Anię, która pokazała mi owsiankę. I od tamtej owsianki w pierwszej liceum e, zaczęło się wspólne gotowanie. E, razem spotykałyśmy się po lekcjach. Gotowałyśmy coraz więcej. Zazwyczaj to właśnie były owsianki, jakieś zdrowe ciasta. E, I wtedy, będąc w klasie prawnojęzykowej, bo marzyłam o tym, żeby zostać prawnikiem, tak mi się wtedy przynajmniej wydawało, e, stwierdziłam, że, że nie, że chciałabym jednak pokazać ludziom, jak jeść zdrowo, jak żyć zdrowo. I chciałam się dzielić tą swoją pasją i chciałam zmienić to moje podejście. Chciałam pójść jednak na dietetykę. Nie chciałam być prawnikiem. No właśnie, bo to jest dosyć duża zmiana planów z prawnika do dietetyka, tak można tutaj zarymować. Powiedz mi, jak wpłynęły te studia na Twoje podejście do zdrowego odżywiania i czy polecałabyś te studia jako drogę kształcenia dobra, ja w sumie znam trochę odpowiedź, bo czytam twojego vloga, ale y, wiem, że są na pewno osoby, które nie znają twojej historii i podejścia do tej kwestii y, studiów, ale ja sama poszłabym na takie studia, mimo że jestem na innych obecnie, ale nawet podyplomowo, y, wydaje mi się, że dla osoby zainteresowanej odżywianiem i zdrowym żywieniem to powinien być wymarzony kierunek. Tak, tak przynajmniej wiele z nas sobie to idealizuje. A, a jak jest naprawdę? Może zacznę od początku, bo to jest bardzo trudna odpowiedź na to, na to pytanie. Ja będąc właśnie w tej klasie prawnojęzykowej byłam na profilu historycznym, więc nie miałam nic wspólnego ani z biologią, ani z chemią. Musiałam sobie jakoś inaczej poradzić, żeby pójść właśnie na te studia i dowiedziałam się o olimpiadzie, wiedzy o żywienia, żywieniu i żywności, której można było właśnie wygrać indeks na wymarzoną uczelnię, więc stwierdziłam, że łatwiej będzie mi się nauczyć do olimpiady niż e, uczyć się biologii i chemii do matury. Postawiłam wszystko na jedną kartę. Przez cały rok czytałam wszystkie możliwe książki dotyczące zdrowego stylu życia, i wtedy bardzo dużo się nauczyłam. Idąc na studia, nie mogłam się już doczekać, bo udało mi się e, wygrać ten indeks. Nie musiałam e, pisać matury. Idąc na studia, nie mogłam musiałam się doczekać, pisać zajęć. maturę z <laughs> biologii i chemii. <laughs> tak, tak, tak. Napisałam maturę z polskiego, z matematyki, z angielskiego. Na tyle, ile trzeba było, na 30%. No może trochę więcej, przesadzam, ale udało mi się dostać na wymarzone studia. Nie mogłam doczekać się pierwszych zajęć. Niestety byłam bardzo zawiedziona tym, co spotkałam na uczelni. A uczelnię wybrałam dlatego, że w rankingu jawiła się jako najlepsza dietetyka w Polsce. A studiowałaś w Poznaniu. W Poznaniu, na Uniwersytecie Przyrodniczym. Zawiodłam się bardzo tym, co zostałam na tej uczelni. Rozumiem, że było bardzo dużo przedmiotów związanych z fizjologią, chemią i biologią. To jest zrozumiałe. Musimy poznać podstawy działania organizmu, zanim przejdziemy dalej. Niestety było też bardzo dużo przedmiotów, które były naprawdę niepotrzebne, które nie wnosiły nic do naszego kształcenia związanego z dietetyką, a marnowały nasz czas. Najgorsze było jednak to, co było w drugim i trzecim roku, bo układaliśmy bardzo dużo diet, które były sprawdzane przez wykładowców. Więc yy, tak naprawdę kończąc te studia, nadal nie otrzymam odpowiedzi, czy ja układam te diety dobrze, mm -hmm. czy układam źle, bo często dostawaliśmy ocenę za sprawozdanie bez żadnego uzasadnienia. Nikt nam nie tłumaczył, czy robimy to dobrze i czy źle. Jeszcze gorsze było to, że nie było pomiędzy nami a wykładowcą żadnej dyskusji. Yy, nawet jeżeli zadaliśmy jakieś pytanie, czy o dietę roślinną, czy jakieś nowinki dotyczące dietetyki, zawsze dostawaliśmy odpowiedź. Nie, nie pytajcie o takie rzeczy. Najważniejsze jest to, co mówi Instytut Żywności i Żywienia. Uczymy się tylko i wyłącznie tego. A często uczyliśmy się z książek, które były z 1995 roku, czyli roku mojego urodzenia. A sami możecie się domyślać, że te książki są już przestarzałe, bo żywienie to jest jedna z najprężniejszych, roz... najprężniej rozwijających się dziedzin nauki. Więc ta um, wiedza powinna być aktualizowana, a przez wykładowców często nie była. Więc zawsze, kiedy tam szłam. Otrzymywałam wielki, ogromny zawód, traciłam bardzo dużo czasu i tak naprawdę nie nauczyłam się zbyt wiele, bo nawet na trzecim roku studiów jeden z egzaminów z podstaw żywienia człowieka był identyczny jak olimpiada, którą właśnie zdawałam w trzeciej liceum. Więc e, moim zdaniem, jeżeli ktoś jest pasjonatą i nie widzi dla siebie innego kierunku, okej, okay, może studiować dietetykę, ale przy tym musi bardzo dużo czytać sam. Studiować właściwie tą dietetykę w domu. Ale jeżeli ktoś. Idzie na dietetykę z przypadku i oczekuje, że tam otrzyma odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania, no to nie sądzę, żeby to była dobra opcja. Ale z drugiej strony, w Polsce jest coś takiego, że żeby przemówić do większej grupy osób, potrzebny jest ci ten autorytet. Czasami jest to utożsamione z tym papierem. Czyli dla osoby, która chciałaby pracować jako dietetyk, i załóżmy, że wkłada bardzo dużo pracy w samodokształcanie się, to czy jest jakaś opcja B, typu jakiś kurs, który da mu te same uprawnienia, czy mimo wszystko jakby z perspektywy czasu uważasz, że to i tak była dobra decyzja, bo dała ci taką bazę zawodową? Uważam z perspektywy czasu, że to była jedyna decyzja, bo chciałam studiować, a nie widziałam dla siebie innego dobrego kierunku. W międzyczasie poszłam na kilka szkoleń, które dały mi większą perspektywę, bo ja właśnie wcześniej uważałam, że gdzieś tam na świecie istnieje jedna dobra dieta i ciągle jej szukałam. W międzyczasie była to jakaś dieta paleo, dieta niskowęglowodanowa, dieta katagoniczna, przerobiłam naprawdę wiele diet i będąc na szkoleniu u jednego z dietetyków, to był Tadeusz Sowiński, uświadomiłam sobie, że nie ma jednej diety. On właśnie powiedział, że to wszystko zależy. I dopiero wtedy uświadomiłam sobie, że jest w tym racja. Każdy może znaleźć swoją dietę, bo niestety dieta jest źle, rozumianą, źle rozumianym pojęciem. Dieta jest to sposób odżywiania każdego z nas. Może to być dieta roślinna, dieta ketogeniczna, dieta wegetariańska, czy dieta niskowęglowodanowa. To nie jest koniecznie dieta odchudzająca. Więc... Tak, a to jest takie pojęcie, które się utarło jako coś w ogóle negatywnego. Dieta to jest męka, i dieta to jest ograniczanie się, i dieta to jest coś tymczasowego, i potem już z tego wychodzimy i wracamy I do naszych nawyków. Tak, tak. Mam wrażenie, że przyszłyśmy do sedna o wiele szybciej niż się spodziewałam, bo takie podstawowe pytanie, które zadaje sobie wiele z nas i, i wiele też z moich obserwatorów, to jest to, od czego zacząć? Tak? Bo zdrowe odżywianie, co to tak naprawdę jest? Czym masz taką swoją definicję zdrowego odżywiania? Ja mam taką piramidę zdrowego odżywiania. Ona niekoniecznie wygląda tak jak mm, właśnie Instytutu Żywności i Żywienia. W mojej piramidzie zdrowego odżywiania na samym dole, chociaż to nie jest związane z odżywianiem, jest aktywność fizyczna oraz przyjmowanie dużej ilości wody. Moim zdaniem aktywność fizyczna jest niezbędna. Niekoniecznie musi być to siłownia czy fitness. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Może to być rower, taniec, cokolwiek, nawet spacer z bliską osobą. Byleby się ruszać i nie spędzać 10 godzin przed telewizorem czy w pracy, przed komputerem. Moim zdaniem, zdrowe odżywianie to znalezienie takiej równowagi. Zdrowe odżywianie to nie jest wykluczenie wszystkich niezdrowych rzeczy ze swojej diety. To jest zredukowanie ilości tych. Złych, niezdrowych produktów do minimum. U mnie to jest powiedzmy 90% zdrowej diety i 10% pozwolenia sobie na jakieś odstępstwa, bo jeżeli rzeczywiście podejdziemy do tego bardzo restrykcyjnie, to jest bardzo szybka droga do zaburzeń odżywiania, które też gdzieś tam w przeszłości przerabiałam i nie chciałabym do tego wrócić. No właśnie, mówisz o tych ekstremalnych decyzjach. Często tak jest, że dieta wegańska jest usłyszsamiana z. Bardzo radykalnym ograniczeniem, bo jest to radykalne ograniczenie pewnej grupy produktów, ale do tego chcę wrócić potem. Bardziej mnie zainteresowało, co powiedziałaś wcześniej, bo też chciałam cię zapytać właśnie o zdanie na temat tej diety ketogenicznej, bo w ogóle kwestie nowinek ze świata dietetyki. Są dla mnie fascynujące, i ja słucham różnych programów, właśnie związanych ze zdrową dietą, i tyle, ile jest ekspertów, tyle jest różnych teorii, i zazwyczaj niestety ci eksperci uważają, że ten, to ich podejście jest tym słusznym. I kiedy z jednej strony słyszysz, że dieta ketogeniczna jest w ogóle świetna, i też. Paleo, ja to trochę ich wrzucam do podobnego kubła, bo one są mhm. dosyć pochodne. To może też zaraz wyjaśnimy w ogóle, czym to się różni. Z drugiej strony słyszysz, że od tłuszczu się tyje. Potem słyszymy, że olej kokosowy jest strasznie szkodliwy. Wybucha jakaś kolejna wielka afera. I taki zwykły człowiek, który niekoniecznie może na interesuje się tym odżywianiem i nie czyta tych wszystkich badań, chociaż ja powiem, że interesuje się, ale. Zdarza mi się wejść na strony internetowe ekspertów, którzy teoretycznie biorą pod uwagę różne badania, a i tak wnioski są zupełnie, zupełnie inne i strasznie łatwo jest się w tym wszystkim zagubić. Więc, jakby wracając do początku mojego pytania, bardzo mi ciekawe Twoje doświadczenie właśnie z ketogeniczną dietą. I powiedz nam w ogóle, co to jest, bo ja też nie wiem, czy umiałabym tak do końca to wyjaśnić. Dieta ketogeniczna jest to dieta z bardzo niskim poziomem węglowodanów. Węglowodany w diecie stanowią wtedy maksymalnie 10%. Reszta to jest białko oraz tłuszcze. Jedząc tak dużą ilość tłuszczu, jesteśmy ciągle nasyceni. Nie podnosi nam się poziom cukru we krwi, w związku z tym nie chodzimy głodni. Przez to, że białko jest. Takim składnikiem odżywczy, odżywczym, do którego potrzebujemy jakby jak najwięcej, potrzebujemy bardzo dużo energii, żeby go spalić. W związku z tym ta dieta jest świetna, jeżeli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej, ale musimy pamiętać, że tak samo owoce, kasze i inne źródła węglowodanów są też nośnikiem wielu cennych składników odżywczych, jak i witamin. Więc ograniczając się tylko i wyłącznie do jedzenia tłuszczu oraz mięsa możemy wpędzić się w wiele m, niedoborów składników odżywczych i y, 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 witamin, y, składników mineralnych. Jak wygląda taki przykładowy dzień osoby na diecie ketogenicznej? Jakbyś miała tak szybko powiedzieć, jak wyglądają takie posiłki, bo mnie to naprawdę fascynuje, <laughs> bo wirus... Y nas. Myślę, że wiele osób, które nas teraz słucha, nie zdaje sobie sprawy z tego, że te węglowodany są podstawą naszego żywienia na co dzień, niezależnie od tego, czy jesteśmy wege czy nie. To tak jak powiedziałaś, kasze, owoce. Mhm. Nagle znikają z naszego jadłospisu? i co, wtedy, co, co się wtedy dzieje? To co jemy? Ta dieta jest bardzo ciekawa. Ja na tej diecie byłam również przez miesiąc. Efekty były fenomenalne, bo po raz pierwszy gdzieś tam pojawił się zarys e, sześciopaka na moim brzuchu, więc czułam się świetnie. I rzeczywiście e, na tej diecie można dużo schudnąć, ale jemy przede wszystkim. Na śniadanie jest to na przykład kawa z olejem kokosowym A, i z masłem klarowanym. Dokładnie. Przez jest... pewien czas uwielbiałam tą kawę. Później można wypić sobie proteinowego szejka szejka z surowych żółtek, znowu z olejem kokosowym. Później często te osoby jedzą śmietanę kremówkę ubitą z odżywką białkową. Rektujesz. Nie, to, nie brzmi to za jest. <głos》>, widziałam diety napisane przez, powiedzmy, dietetyków. Tak się nazywali, które, którzy rzeczywiście rozpisywali dietę ze śmietaną kremówką i odżywką białkową. Ale w takiej wersji, powiedzmy zdrowszej, jest to mięso z jakimiś warzywami, ale te warzywa są to na przykład broku czy kalafior, które mają bardzo mało węglowodanów. Więc właściwie jemy mięso na przemian z tłuszczem. I odrobina zieleniny, tak zwanej. Odrobinka. Żeby, żeby nie przesadzić z węglowodanami. Więc tak wygląda ta dieta. Ja rozumiem nawet to podejście, jeżeli ktoś planuje. Schudnięcie, i to jest jakby środek do celu. Tylko, że jest dużo ekspertów, którzy tak żyją na co dzień i, i uważają, że to jest dobre rozwiązanie, powiedzmy w cudzysłowie, do końca życia. Jakby długoterminowo, że też jest to ok, zgadzasz się z tym? Bo dla mnie to brzmi To co zależy. Moim zdaniem to zależy od przypadku. Tak jak już wspomniałam, nie ma jednej skutecznej diety, i myślę, że ta dieta nie jest zabójcza i w niektórych przypadkach, na przykład przy cukrzycy. Ta Czyli dieta leczniczo, leczniczo mogłaby być ok. Ta dieta leczniczo też jest stosowana przy epilepsji, więc czasami ta dieta jest w porządku, ale są osoby, które biorą się za stosowanie tej diety bez nadzoru specjalisty, tak naprawdę nie mając pojęcia, jak się za to zabrać. Więc jeżeli chodzi o różne diety, czy niskowęglowodanowe, paleo, czy jakiekolwiek inne, to wszystko zależy od przypadku, wszystko zależy od człowieka. Moim zdaniem idealna dieta to nie jest taka dobrze wyliczona. Idealna dieta to jest dieta dopasowana do człowieka, która może nam służyć przez resztę życia. No właśnie, powiedziałaś paleo. Też pamiętam, że na pewno byłaś na tej diecie, bo rzuciło mi się to w oczy. <laughs> Czy to jest taka lżejsza wersja diety ketogenicznej? Tak, powiedzmy, że tam są podobne zasady, z tym, że paleo jest to dieta, w której mamy tylko mięso, ryby, jajka. Warzywa oraz owoce. Z tej diety wyłączone są wszystkie ziarna, wszystkie zboża oraz produkty mleczne. Ta dieta jest w porządku dla osób, które mają nietolerancje pokarmowe, które mają nieszczelne jelito. Wtedy ta dieta ma swoje zastosowanie. I ta dieta też może być skuteczna ze względu na to, że ograniczając tak naprawdę źródła węglowodanów, sprawia to, że nie jesteśmy też wciąż głodni. Sprawia to, że jesteśmy bardziej nasyceni. Więc ja, będąc na tamtej diecie też czułam się dobrze, ponieważ nie miałam takiej ochoty na słodycze, tylko w pewnym momencie ta ilość mięsa zaczęła mi przeszkadzać, bo jedzenie mięsa to jest dwa, trzy razy dziennie, plus jeszcze jajka i ta dieta jest, no jest ciężkostrawna. Ale jest też moim zdaniem fajna dieta, która się nazywa dietą samuraja. Jest to rozszerzenie, o, to jest to rozszerzenie właśnie diety paleo o bezglutenowe źródła węglowodanów. Jest to dieta przeznaczona dla sportowców, którzy jednak mają duży wysiłek na treningach, w związku z czym przed treningiem i po treningu dołączają sobie na przykład takie rzeczy jak komosa ryżowa czy kasza jaglana. Ta dieta moim zdaniem ma więcej sensu, jeżeli e, wprowadzimy ten waglowodany. O odpowiedniej porze i ograniczymy rzeczywiście ilość tego mięsa. Jest też jedna odmiana paleo, powiedzmy, która się nazywa peganizm. I to jest powiedzmy paleo z weganizmem. Tak, I chodzi tutaj o to, żeby to wrócić jakby do przodków, bo w diecie paleo nie chodzi o to, żeby wyłączyć pszenicę i nabiał. W diecie paleo chodzi o to, żeby wrócić do tego, jak żywili się nasi przodkowie, żeby jeść jak najmniej przetworzoną żywność, żeby jeść jak najwięcej warzyw czy owoców i żeby nie sięgać po te gotowe produkty z półek, bo nawet jeżeli jesteśmy na diecie paleo i kupujemy wysoką przetworzoną żywność, no to nie do końca jest to dieta paleo. Ale peganizm, nie słyszałam nigdy tego terminu, a ten jest termin, to bardzo kuszące. Ten termin pojawi się w książce Dobre Bakterie i właśnie autorka tej książki pisała o tym, żeby jeść jak najmniej przetworzoną żywność, żeby jeść jak najwięcej warzyw, po to, żeby pozytywnie wpływać na naszą florę jelitową muszę odnieść się w końcu do diety roślinnej, bo tak jak mówiłaś, próbowałaś wszystkiego. Zatem wiem też z Instagrama, że byłaś na diecie wegańskiej i bardzo jestem ciekawa, jakie jest twoje podejście właśnie z perspektywy dietetyka. Bo tak jak wiemy, każdy może mieć swoje różne potrzeby, dla których odżywia się w ten czy inny sposób, ale patrząc na to jako specjalista od odżywiania, jak w twojej jakby tej hierarchii różnych diet Aczkolwiek przyznałaś, mm. że nie ma czegoś takiego, bo każda dieta może się sprawdzić u, u każdego i to jest bardzo indywidualna kwestia, ale jakie były Twoje wrażenia właśnie z przygodą z weganizmem? Wrócę jeszcze do studiów, do czasów studiowania, kiedy to na studiach powiedziano nam, że dieta roślinna absolutnie nie i że musimy sobie to wybić z głowy. W związku z tym nie było tam żadnej dyskusji. Ja osobiście, zanim spróbowałam weganizmu, e, a spróbowałam go, bo dostałam wyzwanie od mojego sąsiada, który jest weganinem razem z żoną, i powiedziałam, że okej, okay, pokażę wam, że ja też mogę być na diecie roślinnej przez miesiąc. I zanim spróbowałam tego wyzwania, byłam zdania, że to jest naprawdę trudne i że to jest nie do zrobienia. E, I właśnie rok temu, w marcu dokładnie, e, miałam swój miesiąc weganizmu, i po tym miesiącu stwierdziłam, że. Ta dieta jest do zrobienia, tylko trzeba mieć przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu odżywiania, czyli musimy wiedzieć co to jest białko, co to węglowodany i tłuszcze, gdzie je możemy znaleźć i jak łączyć które składniki, żeby otrzymać pełnowartościowe białko, bo często zarzuca się właśnie diecie roślinnej, że nie ma w niej pełnowartościowego białka. Pełnowartościowe białko to jest takie, które ma pełen skład aminokwasów. Pełnowartościowe znajdziemy właśnie w jajkach, w mięsie oraz w mleku, a wiemy, że w diecie roślinnej tego nie ma, w związku z czym wiele osób twierdzi, że tego pełnowartościowego białka nie ma. Ale jeżeli odpowiednio połączymy produkty roślinne, strączki, na przykład ze zbożami, to wtedy możemy otrzymać pełnowartościowe białko. Więc jeżeli mamy dobrego specjalistę lub sami doczytamy sobie, co z czym połączyć. Jak najbardziej nie ma problemu, żeby to pełnowartościowe białko dostarczyć. I dieta roślinna może być pełnowartościowa. Jeżeli ktoś chce przejść na tę dietę, to ja, jako dietetyk, nie widzę żadnych przeciwwskazań. Jeżeli ktoś traktuje to ideologicznie, jak najbardziej. Ja ostatnio też doszłam do wniosku, że chciałabym ograniczyć mięso do tych dwóch, trzech razów w tygodniu, bo uważam, że powinniśmy jednak tą dietę budować na warzywach. Kaszach, produktach jak najmniej przetworzonych na produktach roślinnych. A jeżeli ktoś chce rzeczywiście zjeść mięso, to niech to rzeczywiście będzie dwa-trzy razy w tygodniu, no nie częściej. Jest bardzo wiele różnych diet, które mogą się sprawdzić w zależności od indywidualnego przypadku, ale skąd mamy wiedzieć, która dieta jest dla nas? Bo to mam wrażenie, że dużo osób zadaje sobie to pytanie, że żadne, żadna radykalna dieta nie jest złotym rozwiązaniem dla masy. Ale z drugiej strony, nie wiemy, czy też powinniśmy testować sobie jedną dietę, potem testować sobie inną dietę. Jakbyś, jakbyś doradziła takiej osobie, która chciałaby się zdrowo odżywiać, na przykład nie czuje się najlepiej, wie, że obecne nawyki żywieniowe po prostu nie służą ich układowi trawiennemu dajmy na to i chcą zacząć, ale nie wiedzą, która z tych dróg jest najlepsza. Co byś doradziła na, na, na start? Na start doradziłabym metodę małych kroków i dużo cierpliwości przede wszystkim. Moja przygoda ze zdrowym odżywianiem zaczęła się jakieś 7 lat temu, więc mam już duże doświadczenie staż. w tej dziedzinie, duży staż. I dopiero teraz, od jakiegoś roku, widzę, że zrozumiałam, o co tak naprawdę chodzi. Uważam, że przede wszystkim pierwszym krokiem powinno być wyrzucenie z diety przetworzonej żywności. Można sobie pozwolić na burgera raz w tygodniu czy na czekoladę raz w tygodniu. Niech to zostanie w tej diecie, jeżeli mamy na to ochotę, ale żeby to nie było codziennie. Ja jako przetworzoną żywność traktuję coś, co ma więcej niż 3-4 składniki w składzie. Jeżeli kupujesz mięso mielone, to jest tak naprawdę nadal mięso, tylko po prostu pocięte mięso. Na przykład może to być jogurt naturalny przeciwko jogurtowi truskawkowemu. Jogurt naturalny możesz połączyć z owocami, a jogurt truskawkowy masz już z cukrem, mlekiem w proszku i różnymi innymi dodatkami, które tak naprawdę nie muszą znajdować się w naszej diecie. Więc przede wszystkim zajęłabym się tym, żeby zmienić nasze nawyki, jeśli chodzi o zakupy. Kupować rzeczy, które mają bardzo krótki skład albo które składu nie mają wcale. Czyli na przykład, jeśli kupujemy jabłko, gruszkę, banana. Te rzeczy nie mają naklejki ze składem, bo je nie potrzebują. Czyli na początek ograniczamy przetworzoną żywność, czyli kupujemy najlepiej produkty w swojej naturalnej postaci na przysłowiowym rynku. Także wiemy, co znajduje się w naszej szafce, w naszej lodówce. I jak zrozumieć to, czy jest dla nas stworzona dieta paleo, czy może ta bardziej roślinna, czy nie służy nam pszenica, czy mamy jeść więcej, czy mniej owoców? Jak, tutaj, jak to wszystko sobie poukładać, Twoim zdaniem? Jeżeli Jesteśmy osobami zdrowymi. Jeżeli nic nas nie boli, nie mamy żadnych dolegliwości, lekarz nie stwierdził, że mamy Hashimoto, e, wtedy możemy jeść tak naprawdę wszystko. Tylko dobrze jest znaleźć um, dietę, która będzie różnorodna: czyli e, żeby jeść wszystko z y, każdej grupy produktów, żeby nie ograniczać się do tego, żeby jeść codziennie jajecznicę, bo również można się nabawić w ten sposób nietolerancji, żeby nie ograniczać się do jednego posiłku. Jedzonego codziennie, tylko żeby jeść jak najwięcej różnorodnych rzeczy. Dopiero jeśli mamy jakieś dolegliwości, boli nas brzuch, nie czujemy się dobrze, można udać się do specjalisty. Wtedy można wykonać testy na nietolerancję, żeby nie podejmować takich decyzji jak od dzisiaj nie jem glutenu i nabiału, bo tak robi taka i taka blogerka. Moim zdaniem dobrze jest znaleźć sobie jakiś autorytet, który. Jest w stanie nam powiedzieć, że trzeba znaleźć w życiu równowagę, żeby nie słuchać ludzi, którzy mówią, że właśnie moja droga jest najlepsza, żeby nie szukać takiego autorytetu, który właśnie wyznaje tylko i wyłącznie dietę ketogeniczną, tylko i wyłącznie dietę paleo. To są diety mm, specyficzne, które mm, nie nadają się dla każdego. Moim zdaniem, jeżeli jesteśmy zdrowi, Możemy jeść tak naprawdę wszystko. Jesteśmy szczęściarzami, bo na swojej drodze jako dietetyk poznałam wiele osób, które rzeczywiście nie mogą jeść glutenu, nie mogą jeść na nabiału, nie mogą jeść wielu produktów. Mają do dyspozycji tak naprawdę 30 produktów, na które te osoby nie są uczulone, i one dopiero wtedy mają problem. Więc powinniśmy się cieszyć z tego, że możemy jeść wszystko, tylko powinniśmy jeść to z głową. Podobało mi się bardzo, co powiedziałaś o równowadze. Na początku wspomniałaś o swojej zasadzie 90% zdrowych wyborów, 10% większego luzu i pozwolisz sobie wtedy na, mówiąc kolokwialnie, fast foody. Jak nie przesadzić? Jak się nie zagalopować w tym zdrowym odżywianiu, tylko znaleźć taką równowagę, żeby to nasze jedzenie, te nasze codzienne posiłki były dla nas przyjemnością, a nie jakąś taką obsesją? Moim zdaniem powinnyśmy trochę odciąć się też od internetu i tego nie rzeczywistego świata bo sama z autopsji wiem że obserwowanie osób które pokazują swoje idealne ciało które nie jest idealne jest pozowane obserwowanie osób które uważają że ciało jest najważniejszą rzeczą na świecie nie jest dla nas dobre bo zastanawiamy się dlaczego my tak nie wyglądamy i właśnie wtedy pojawiają się myśli o tym, żeby przestać jeść, żeby jeść tylko to i tamto, żeby jeść określone produkty, żeby przejść na taką i taką dietę. Bo jeżeli ta osoba jest na tej diecie i wygląda tak świetnie, to ja też chcę tak wyglądać. Te osoby często mają bardzo duże problemy z poczuciem własnej wartości i często pozują do tych zdjęć i chcą pokazać nam świat, który nie jest do końca realny. Więc ja jako pierwszy krok poleciłabym. Odobserwowanie tych osób. Mi to bardzo pomogło, bo kiedyś uważałam to za motywujące obserwowanie takich osób. Obserwowałam 100 tysięcy profili na Instagramie z idealnym ciałem, ale zaczęłam się w końcu zastanawiać, czy to jest dla mnie dobre, bo uważałam, że moje ciało jest okropne. Nienawidziłam swojego ciała. Uważałam, że wyglądam paskudnie w porównaniu do tego, jak wyglądają te osoby. I z dnia na dzień odobserwowałam wszystkie profile, bo stwierdziłam, że to nie jest dobre dla mojej psychiki. To, co mówisz, jest. Bardzo istotne, bo taka problemy z samoakceptacją ma bardzo wiele młodych dziewczyn, a media społecznościowe i ich taki um, toksyczny wpływ na nas to jest w ogóle temat rzeka, moim zdaniem, i o tym też w ogóle planuję w przyszłości więcej mówić, bo często, tak jak wspomniałaś, osoby, które nam się wydają być ideałem i przykładem idealnego wyglądu, chociaż, tak jak mówisz, wtedy skupiamy się. Jakby to ciało i, i ta fizyczność staje się tym naszym głównym celem, a to chodzi tak naprawdę jak czujemy się w środku i jak funkcjonuje nasz organizm, a nie jak to wygląda na obrazku. Często ma się to nijak do rzeczywistości, bo te dziewczyny same borykają się z większymi problemami niż Ty, porównując się do nich i tam pielęgnując jakąś taką niechęć do samej siebie. Pamiętam taką znaną um, sytuację z bardzo popularną dziewczyną na Instagramie, Alexis Ren, która. Dla większości wygląda jak bogini i pamiętam, parę miesięcy temu publikowała wpis o tym, że od lat boryka się z zaburzeniami odżywiania i zupełnie nie potrafi zaakceptować sama siebie, gdzie miliony dziewczyn stawiają ją na piedestale i jest ona dla nich wyznacznikiem jakiegoś kanonu współczesnego piękna. I dlatego ważny jest, tak myślę, ten, ten dystans do tego, kompletne, może nie tyle, że kompletne odcięcie się od tego. Ale nabranie co innej perspektywy. Ja zawsze sobie myślę, że to ciało, które mam, będzie ze mną do końca życia. I niektórzy z nas byli hojniej obdarzeni przez naturę i nic z tym nie zrobisz. I że tak powiem, trzeba pracować z tym, co jest. I dlatego pewne osoby są w swojej najzdrowszej formie, kiedy mają 20 kg więcej od nas, i one w ten sposób prosperują najlepiej. A są takie, które są bardzo drobne i też prowadzą taki sam styl życia, i tak, i to po prostu leży w ich naturze. Czy ty miałaś tak, tak, miałaś tak u siebie, że do, był u siebie taki moment, że zrozumiałaś to i było ci przez to łatwiej z, w twoim przypadku? Tak, dokładnie się z tym zgodzę, co powiedziałaś, bo właśnie przez te 7 lat przerabiałam bardzo wiele um, opcji mojej wagi. Najpierw było właśnie to, 70 kg, kiedy zapragnałam schudnąć. Udało mi się schudnąć do 50 kg, co było już. 70 do 50? Tak, i właśnie w tamtym momencie życia ym, nadal uważałam, że jestem zbyt gruba. Całe szczęście miałam bliskie osoby, które powiedziały mi w tamtym momencie, że dobra, wystarczy już, jeżeli będziesz to dalej robić, to jakby nic dobrego z tego nie wyniknie. I w związku z tym nie miałam miesiączki przez dwa lata, ale nadal uważałam, że jestem zbyt gruba. Później, kiedy bliscy gdzieś tam mnie z tego wyciągnęli, doszłam do tej wagi 62-65 kg. To jest moja obecna waga. I w tej wadze na początku nie czułam się zbyt komfortowo, ale zapisałam się na siłownię. Wtedy mówiłam moim bliskim, że chcę lepiej się czuć, ale tak naprawdę ja znowu chciałam schudnąć. Chciałam wrócić do tej wagi 50 kg, bo nadal miałam w głowie to, że są osoby szczuplejsze, są osoby piękniejsze. Później gdzieś po drodze pojawił się wjazd do USA, gdzie znowu przytyłam kolejne 10 kg i wróciłam stamtąd załamana. Jedyne o czym myślałam, to było tylko i wyłącznie to, żeby z powrotem schudnąć. Więc jakby przez te 6-7 lat borykałam się naprawdę z problemem. Przede wszystkim akceptacji siebie, znalezienia równowagi jakiegoś tam balansu. I w końcu odchudzając się tylko w ten zdrowy sposób, przez 6 miesięcy publikowałam na swoim blogu moją historię tego, jak się odchudzam po Stanach, i pokazywałam to, że jem cztery posiłki, jem zdrowe posiłki, trenuję 4-5 razy w tygodniu i wtedy poznałam moją bliską przyjaciółkę Karolinę, która to między innymi ona pokazała mi właśnie taką drogę równowagi, że po treningu w piątek ona proponowała, żebyśmy poszły na jakiegoś burgera. A ja jak to? przecież jesteśmy po treningu. Przecież tyle kalorii spaliłyśmy i teraz chcesz je nadrabiać? Ona no, ale ja mam ochotę na tego burgera. I ona właśnie była tą osobą, która mi pokazała, że to, że ja pójdę na trening i później zjem burgera, to znaczy, że będę wtedy w takim momencie równowagi będzie zero. E, ale jeżeli bym tylko poszła na burgera, no to prowadziłoby to do tycia. Jeżeli bym tylko trenowała, to wtedy bym chudła i to też nie byłoby dobre. Więc ona była tutaj taką osobą, która mi bardzo dużo uświadomiła, bardzo dużo mi pomogła, jeśli chodzi o równowagę i akceptowanie siebie. Więc po drodze odobserwowałam wszystkie profile, e, zaczęłam obserwować tylko osoby, które robią piękne jedzenie, robią pyszne jedzenie. I właśnie będąc w takim środowisku osób, które nie stawiały ciała jako jedyna i największa, naj, największa, wartość na świecie, zrozumiałam, że to nie jest tak naprawdę ważne. Po tym czasie wróciła mi magicznie miesiączka przy właśnie przy wadze 62, 62 kg, którą właśnie utrzymuję od roku. Teraz czuję się najlepiej. Może nie mam kraty na brzuchu. Ale czuję się ze sobą na tyle dobrze, żeby nie patrzeć w lustro i nie uważać tak jak kiedyś, jejku, jak ty paskudnie wyglądasz. Nie wyglądasz tak jak te dziewczyny z Instagrama. I po prostu czuję, że dla ciebie to jest taki, takie optymalne miejsce, że jesz to, co lubisz, dbasz o to, co jesz, ale też jest to Twoją pasją, żeby odżywiać się zdrowo, a przy okazji regulujesz to ćwiczeniami. Pamiętam, czytałam taki wpis u Ciebie, że nie chcesz sobie odmawiać jedzenia, bo uwielbiasz jeść i chcesz gotować smaczne potrawy, ale. Kiedy masz taki moment, że czujesz, że trochę przesadziłaś, tak? Mamy jakieś święta i każdy z nas ma takie momenty. Myślę, że też trzeba o tym mówić. Mamy czasem poczucie winy, jak zjemy coś niezdrowego. I to nie znaczy od razu, że cała nasza praca nad sobą jest zrujnowana, tylko wtedy wyjdźmy na spacer, albo tak jak u ciebie, może pójdźmy na siłownię. Ostatnio widziałam, że masz nową pasję, czyli taniec pole dance, tak? Chciałam powiedzieć, to lepiej brzmi to, to pole dance, bo taniec może ma takie strasznie pejoratywne tak. wydźwięk, przynajmniej u nas. A pole dance jeszcze, część osób może nie wie, co to jest, więc też jest takie bardziej niepozorne. To może wytłumaczę. I właśnie to też jest rzecz, o której warto powiedzieć, i mi bardzo dużo pomogła, jeśli chodzi też o samą akceptację. Pol dance to jest taniec na róże, ale to jest bardziej sport. Na um, treningach um, ćwiczymy różne figury, e, ćwiczymy właściwie całe ciało, bo jest to bardzo wymagający sport. Żeby robić takie rzeczy, trzeba mieć naprawdę dużo siły, więc ja się cieszę, że miałam dużą przewagę już na początku, bo przez jakieś dwa lata chodziłam już na siłownię, więc jakąś tam bazę siłową miałam, więc szło mi całkiem dobrze, więc przeszczęśliwa jestem, jak chodzę na te treningi. Cieszę się, że mi to wychodzi. I na tych treningach trzeba mieć krótkie spodenki i najlepiej sportowy top. Dla mnie na początku było to nie do przejścia. Chodziłam w t-shircie. Rzeczywiście chodziłam w spodenkach, bo te spodenki muszą być, ale chodziłam w t-shercie, bo wstydziłam się tego, jak wyglądam. Ale po jakimś czasie zauważyłam, że dziewczyny, które tam są, chodzą w topie, ale nie wyglądają idealnie. Często wyglądały nawet trochę gorzej ode mnie. Ale żadna z nich się tym nie przejmowała. Żadna z nich nie patrzyła na ciebie źle, żadna z nich nie oceniała dziewczyn dookoła. Więc ja stwierdziłam, że skoro one mogą chodzić w topie, a nie mają sześciopaka, to dlaczego ja nie mogę chodzić w topie? Więc od pół roku właściwie tle, trenuję już pole dance. I ta dziedzina sportu mi też bardzo pomogła w samoakceptacji. I już nie przeszkadza mi to, że wrzucam na Instagram zdjęcie z małą fałdą tutaj i tam, bo ja tak wyglądam, Taka jest, takie jest moje miejsce równowagi. Jeżeli będę szczuplejsza, to stracę znowu miesiączkę, stracę ten dobry, pozytywny wygląd, stracę przede wszystkim energię do życia. Więc już teraz wiem, że będąc właśnie w tym miejscu, tak powinnam wyglądać. Taka jest moja genetyka i... Nie warto z tym walczyć. W którym momencie zrozumiałaś, że jesteś w tym miejscu i tę wagę utrzymasz? Bo wiele dziewczyn ma w sobie taki strach, że chciałabym utrzymać tę wagę i, i postaram się jeść zdrowo i będę ćwiczyć, ale co jeśli nadal będę tyła? Jakby, czy jest taki moment, gdzie nasz organizm daje nam taki sygnał, że tak, jeżeli będziemy o siebie dbać, jeść w taki sposób, jak jemy, yy, i ćwiczyć, to ta waga się nie zmieni. Myślę, że to było w momencie właśnie wtedy, kiedy poznałam Karolinę. Schudłam już do tej wagi 62 kg. Przestałam się ważyć w tamtym momencie. Przygotowywałam się też wtedy do biegu z przeszkodami, bo to też gdzieś tam po drodze była jakaś moja pasja. Przygotowywałam się właśnie razem z Karoliną. Bardzo dużo biegałyśmy, bardzo dużo trenowałyśmy razem, przy tym bardzo dużo też gotowałyśmy. wychodziłyśmy też często na miasto, zdarzało też się wyjść na piwo i to nie było nic złego w tamtym momencie. I tak naprawdę minęło kilka miesięcy, od kiedy ja przestałam się ważyć, stanęłam. Po kilku miesiącach na wagę okazało się, że waży tyle samo. I co z tego, że po drodze zjadłam sporo czekolady, sporo niezdrowych rzeczy, skoro moja waga się nie zmieniła? I wtedy zrozumiałam, że nawet jeżeli sięgam po te niezdrowe rzeczy, to mój organizm dał mi sygnał, że to jest ta waga, którą powinnaś utrzymywać. Bo jeżeli ktoś gdzieś obserwuje mnie na Instagramie, to wie, że ja nie liczę kalorii. Liczyłam przez pewien bardzo krótki okres czasu, to nie jest dla mnie, to nie jest zdecydowanie dla mojej głowy, zwłaszcza dla osób, które mają problemy z jakimiś tam zaburzeniami ożywiania, które miały może je w przeszłości. Liczenie kalorii nie jest dobrym rozwiązaniem, bo wtedy gramy w taką grę kto zje najmniej kalorii, więc to, to nigdy nie jest dobre. Więc myślę, że trzeba słuchać siebie, przestać się ważyć, bardziej patrzeć na to, jak się wygląda i jak się czuje przede wszystkim. Też mam wrażenie, że to jest takie błędne koło bo jak ważymy się i w kółko myślimy o tym, czy nie przytyjemy, zwracamy tak dużą uwagę na to, co jemy, czy od tego przytyjemy, że cały czas myślimy o tym, czy jesteśmy głodni, przez nawet chyba jesteśmy bardziej głodni, bo jeżeli zdystansujemy się do tej kwestii, znaczy powiem tak, jako smakoszka, jest mi ciężko o tym powiedzieć, bo ja naprawdę uwielbiam jeść. Więc ja często myślę o jedzeniu, rozmawiam z moją rodziną o jedzeniu, ze znajomymi o jedzeniu, gdzieś jest to zawsze tam temat, jakoś się mówi na tapecie, ale w sytuacji, w której. Przestaniemy się tak strasznie przejmować, czy zjedliśmy za dużo czy za mało, to te myśli o jedzeniu nie przywołują tego ciągłego głodu, bo mamy czas żeby się zająć innymi rzeczami. Dokładnie zgadzam się z tobą. Właśnie wtedy, kiedy najwięcej uwagi poświęcałam jedzeniu, najwięcej o tym jedzeniu myślałam i byłam najbardziej głodna i bycie na tej diecie, powiedzmy, sprawiało mi ogromny problem, bo też możecie zauważyć, że nie macie wtedy ochoty wyjść ze znajomymi, bo się zastanawiacie, czy w tym w tej restauracji będzie coś zdrowego do zjedzenia. Wtedy umiera nasze życie towarzyskie, ponieważ zamykamy się w domu, zamykamy się na jakiekolwiek wyjścia. I tak było też w moim przypadku, że bardzo rzadko wychodziłam ze znajomymi. Dopiero przyjaciele wyciągnęli mnie z, z domu, wyciągnęli mnie od mojej miski z owsianką, którą jadłam cztery razy dziennie, właśnie po to, żeby wyjść i zacząć żyć, i przestać myśleć ciągle. O jedzeniu. Często mówisz o najbliższych, o przyjaciołach. Mam wrażenie, że u ciebie to miało bardzo duże znaczenie, to jakimi osobami się otaczałaś. Tak jak wspomniałaś o przyjaciółce od owsianki, potem mówiłaś o koleżance, z którą ćwiczyłaś, potem chodziłaś sobie na burgery. Chyba tak jest, że w naszej przygodzie ze zdrowym życiem warto jest mieć takiego kompana, prawda? Jeżeli chcemy nagle ograniczyć jakieś um, śmieciowe jedzenie. Czy przetworzoną żywność, czy zacząć ćwiczyć, to warto jest zmotować do tego koleżankę czy kolegę, bo sama też to widzę po sobie, że jak mam z kim iść na zajęcia na, na siłownię to ta motywacja jest o wiele większa i wtedy czujesz, że jest to też przy okazji jakieś przeżycie y, towarzyskie. Plus też w, u mnie na przykład wskakuje taki, y, mam takiego bakcyla rywalizacji, że jednak jak idę z kimś, no to dam z wszystko na zajęciach i mi się bardziej y, chce, chcę, bo to jest takie swego rodzaju wyzwanie. Uważam, że dobrze jest też namówić swoich bliskich. Z tego powodu, żeby oni też byli zdrowsi. E, tak jest, jest coś takiego, co się nazywa efekt kameleona. E, I jeżeli przebywamy z jakimiś osobami, to bardzo często nabywamy ich cech. Czy to jest, e, jeżeli chodzi o mówienie, śmianie się w podobny sposób, e, zaczynamy robić podobne rzeczy i myśleć w podobny sposób. Jeżeli otaczamy się negatywnymi osobami, które wciąż narzekają, to my często też mamy zły humor. Jeżeli mamy wokół siebie osoby, które bardzo dużo robią, są zmotywowane, chodzą na zajęcia, starają się jeść zdrowo, wtedy o wiele łatwiej jest nam to zrobić, bo ja też jestem osobą, która lubi bardzo rywalizować, więc jeżeli moja przyjaciółka zrobi sobie coś pysznego i zdrowego zamiast kupić sobie fast fooda, to ja myślę sobie kurczę, no to ja też powinnam to zrobić, skoro ona to potrafi, skoro ona jest zmęczona po całym dniu na uczelni i jeszcze później poszła do pracy i ma siłę żeby pójść na trening, no to ja nie mogę jej odmówić. I to jest ta rywalizacja w dobrym dogosowa znaczeniu i to jest ta motywacja, gdzie ciągniemy się wzajemnie do góry. Tak. I też podpisuję się pod tym całkowicie, bo jeżeli jesteśmy jedyną osobą w domu, która ma te cele i motywacje związane ze zdrowym stylem życia, no to jest czasami ciężko, bo fajniej jest jednak się walnąć na kanapę i włączyć sobie film. Ale powiedz mi, czy miałaś taki przypadek w swoim życiu yy, codziennym, że właśnie twoje... Podejście do życia, ten zdrowy styl życia, właśnie zainspirował Twoich przyjaciół czy na przykład domowników. No, wiem, że nie mieszkasz z rodzicami, ale na przykład kiedy spędzasz czas z rodziną, to czy widzisz, że oni podłapują od ciebie jakieś nawyki czy inspiracje? U mnie było bardzo ciężko, ponieważ pochodzę ze wsi i bardzo tradycyjnego domu, gdzie zawsze na obiad były schabowe i ziemniaki. I ja przez pewien moment byłam też wegetarianką. Byłam wegetarianką przez trzy lata. Kiedy byłam właśnie w liceum, i wtedy moja rodzina patrzyła na mnie oczywiście krzywym okiem, bo na wsi takie rzeczy nie są często spotykane. Ale kiedy teraz przyjeżdżam do domu z jakąś tam wiedzą żywieniową, moja mama zawsze mnie podpytuje, co by tu można ugotować, co ugotować zdrowego, albo co mi kupić, żebym mogła ugotować. I właśnie ostatnio, kiedy odwiedziłam rodziców w domu, to ja zajmowałam się gotowaniem. Ja zrobiłam na śniadanie placuszki. Ja zrobiłam jakieś wegańskie kary, które o dziwo zjedli wszyscy domownicy. Właśnie to wegańskie kary, które będzie na warsztatach, więc bardzo się, bardzo się cieszyłam, że im smakowało. Więc moja mama zdecydowanie ograniczyła przetworzone produkty właśnie w domu, bo wcześniej nie wiedziała, że te rzeczy są niezdrowe. Więc jeżeli mamy jakąś wiedzę żywieniową, to warto się nią dzielić z naszymi bliskimi. Chociaż mam taki przypadek w moim mieszkaniu, bo przyjaciele, z którymi mieszkam, czasami wydaje mi się, że specjalnie na przekór mi robią, że kupują chipsy, siadają i jedzą je przy mnie, tylko i po to, żeby robić mi, zrobić mi na złość. Chociaż Ale mieliśmy... działa? Działa to na ciebie? Nie, nie nie, nie działa w ten sposób, że mam na nie ochotę, bo e, chyba właśnie w USA przejadłam się przede wszystkim słodyczami i chipsami. Od tamtej pory mam tak ogromną awersję, że w ogóle nie ciągnie mnie do słodyczy. Ale ja im ciągle mówię, weźcie, zjedzcie coś zdrowego. To oni... Wyciągają te chipsy, tylko po to, żeby po prostu zrobić mi czasami na złość. Tak, tak. A potem się odwracają i jarmusz jedzą za kanapą. Ale jak miałam taki okres czasu, że rzeczywiście chciałam ich zmotywować do pójścia ze mną na trening i do jedzenia zdrowo, robiliśmy razem zakupy, robiliśmy razem sałatki. Parę razy rzeczywiście wyszliśmy na siłownię, ale niestety tak jest, że nie zmusimy wszystkich do naszego stylu życia, i po tym jak ja przestałam ich wyciągać. Oni też przestali to robić, więc nie wszystkich można zmienić, bo motywacja jest taka, że musi rzeczywiście płynąć z naszego serca, z, od nas, bo ktoś z boku nie przekona nas do tego. Mam dokładnie takie samo doświadczenie, że nie ma, znaczy też wiem, że Ty na swoich platformach społecznościowych inspirujesz ludzi i też ich zachęcasz do zdrowego odżywiania, ale to też wynika z tego, że te osoby wykazują to zainteresowanie. I ja też u siebie doświadczyłam tego samego, że jakby próba zmienienia kogoś tak naprawdę nic nie wniesie, jeżeli ta osoba nie znajdzie w sobie tego, tej chęci. I dając dobry przykład innym, można zachęcić ich w taki naturalny sposób do pewnych zmian, i te osoby wykazują właśnie zainteresowanie. Pytają się ciebie, tak samo właśnie miałam w przypadku czy moich znajomych, czy mojej rodziny. Ale możemy tutaj też porozmawiać na większą skalę, bo prowadzisz super pięknego Instagrama. Także potem na koniec oczywiście powiemy, gdzie można znaleźć Justynę, ale tam udaje ci się dotrzeć nie tylko do domowników czy um, współlokatorów, tylko masz już spore grono ludzi, którzy czerpią na co dzień inspirację. Z twoich przepisów. Powiedz mi, skąd ty czerpiesz inspirację, żeby inspirować? Najczęściej jest to oczywiście internet. Ja bardzo dużo osób obserwuję w internecie, ale właśnie zmieniła się moja grupa osób, które ja obserwuję. Przestałam obserwować osoby, które pokazują swoje ciało. Obserwuję tylko osoby, które pokazują piękne jedzenie. Bo jeżeli widzę takie piękne zdjęcia i widzę piękne um, przepisy, wtedy mam ochotę zrobić coś bardzo podobnego. Często wchodzę na Pinteresta, wchodzę na Instagrama. Przeglądam coś i może nie robię czegoś dokładnie takiego samego, ale staram się odtworzyć te przepisy. Um, bardzo dużo czerpię też z podróży. Często, jak gdzieś wyjeżdżam, zawsze przywożę jakieś, jakieś przepisy. Um, bardzo się cieszę, że ktoś ma ochotę um, przygotowywać potrawy z moich przepisów. Zamieściłam też na blogu ostatnio jadłospisy i dostaję wiadomości, że ludzie korzystają rzeczywiście, że są zdziwieni, że można ugotować. Um, Dobre, roślinne dania, że tak, korzystają. Bo widziałam, zrobiłaś wegański jadłospis. Oczywiście, już teraz Wam e, wspomnę, że wszelkie rzeczy, o których mówimy, wszystkie linki będą w opisie i też na mojej stronie także znajdziecie wszystkie odnośniki, w tym do jadłospisu, bo sobie go przejrzałam i jest. Super i brzmi mega apetycznie. Nawet jak o nim teraz myślała po prostu już mi w brzuchu się tam yy, skręca. Ale czy to było. Tak, trochę teraz znowu zmienię temat, ale czy to było dla Ciebie wyzwanie, zrobienie tego wegańskiego jadłospisu? Myślę, że rok temu byłoby to wyzwanie, ale przez to, że staram się wyłączyć yy, tak dużą ilość mięsa ze swojej diety, to już nie było wyzwanie, bo. Przynajmniej 2 trzy razy w tygodniu staram się gotować coś nowego i zresztą przez ostatni miesiąc zresztą lubię sobie bardzo stawiać takie wyzwania przed sobą, czy to właśnie przebiegnięcie survival race, czy miesiąc diety wegańskiej. Uważam, że takie rzeczy. Najbardziej nas inspirują do, do zmian. I właśnie w zeszłym miesiącu postanowiłam, że codziennie będę gotować jakąś nową rzecz. Na wow. początku to było straszne, bo e, chciałam sobie ugotować znowu owsiankę na śniadanie, ale wiedziałam, że nie mogę zrobić tej owsianki, bo przecież powiedziałam na Instagramie, że będę robić coś nowego. I przez to, że zrobiłam 30 nowych dań. Ułożenie tego jadłospisu było banalne, bo już te 30 dań przerobiłam i do moich jadłospisów zawsze wrzucam rzeczy, które ja lubię, uważam za smaczne e, e, i które już gdzieś tam sprawdziłam, więc nie szukam przepisów niesprawdzonych w internecie. Zawsze do jadłospisu dodaję rzeczy, które uważam, że mogą smakować i ładnie wyglądać. U ciebie na Instagramie jest bardzo dużo wegańskich ciast i Teraz, kiedy tego słuchacie, to to już będzie w czasie przeszłym, bo wybieram się na warsztaty z Justyną właśnie z, bez serników, czyli z m, ciast wegańskich, które mają przypominać serniki. W każdym razie bardzo mnie ciekawi, jak to się stało, że się robić tyle super wege ciast. Skąd w ogóle pomysł i jak się za to zabrałaś? Bo to jednak jest taka trochę dziedzina, przynajmniej wydaje mi się, na polskim rynku zupełnie nie, niezbadana. Mhm. Wszystko oczywiście zaczęło się od pracy, bo pracuję w takim miejscu, w którym sprzedaje się produkty ekologiczne i do tego mamy taką małą kawiarnię, w której właściciel miał zamysł, żeby robić właśnie wegańskie ciasta, dlatego że on właśnie boryka się z nietolerancjami pokarmowymi, czyli nie może jeść właśnie ani biału, ani pszenicy na początku. Wszystkie przepisy były z internetu. Nie miałyśmy zielonego pojęcia, jak robić takie ciasta. Ale jeżeli się zrobi 5, 10, 100 ciast, nagle widzi się jakieś zależności, e, nabiera się praktyki i wtedy samemu wymyśla się już te przepisy. Robienie tych ciast sprawiało mi tak dużą frajdę, że zaczęłam fotografować moje wypieki i dzielić się przepisami na nie. Okazało się właśnie, i to właśnie od tych wegańskich ciast się zaczęło, bo przez bardzo długi czas ja bloga piszę już od 3 lat przez bardzo długi czas na Instagramie miałam 1000 obserwujących i nie mogłam ruszyć ani w jedną, ani w drugą stronę. Od kiedy zaczęłam rzucać zdjęcia wegańskich ciast, wszystko się Moi zmieniło. Moi sposób na sukces. Wegańskie <grym> Wegański ciasta <ciasto>. podbijają Instagram. <grym> tak, właśnie od tych wegańskich ciast się zaczęło, które były bardzo, bardzo lubiane przez osoby na Instagramie. I wtedy... Zapragnęłam robić właśnie warsztaty i pokazywać ludziom, że to jest naprawdę proste. Zresztą sama się przekonasz w niedzielę, że bo robienie tych ciast naprawdę. jest banałem. To jest e, prostsze niż robienie zwykłego ciasta, bo często te ciasta są robione na zimno. E, nie potrzebujemy do nich nawet piekarnika ani zaawansowanego sprzętu. To w sam raz dla mnie. Ja potrzebuję prostych ciast, a przy okazji pysznych i jeszcze zdrowych, żebym po prostu. Jadła, mogę na każdy posiłek takie ciasto. Ja już Tak, właśnie te ciasta się. są idealne. Ja właśnie to też zaczęło się od tego, że ja uwielbiałam kiedyś słodycze i chciałam je jeść codziennie, ale żeby je jeść codziennie, trzeba zrobić taką wersję, która nie będzie szkodziła naszemu zdrowiu. One nadal są kaloryczne, bo tam jest bardzo dużo orzechów, kaszy, bardzo Daktyla. dużo zdrowych tłuszczów, daktyli właśnie, ale to ciasto można zjeść zamiast śniadania, zamiast kolacji, więc mi takie. Sposób odżywiania pasuje, bo jeżeli nie ma w nim słodyczy, no to wtedy czujemy się, jakbyśmy byli na tej diecie, jak, jakby to była jakaś męczarnia. Ale jeżeli dostajemy ciasto albo jest w jadłospisie ciasto, no to każdy jest szczęśliwy, no bo kto nie jest szczęśliwy, jak jest ciasto. Mogłybyśmy rozmawiać godzinami, ale przyszedł moment na. Ostatnią część naszej rozmowy, nie wiem, czy ci o tym wcześniej wspominałam, ale postanowiłam, że na koniec będę zadawała moim gościom takie szybkie pytania na szybką odpowiedź. Nic nie, nie wspominałaś spontanicznie, bo to nie będzie nic zupełnie wymagającego główkowania, tylko to są takie pytania związane z poznaniem Ciebie i zupełnie niezobowiązujące na luzie, więc jesteś gotowa? Tak. Dobra. Pytanie pierwsze spośród ciast, które tworzysz, jakie jest twoje ulubione? Zdecydowanie nerkownik z jakimiś owocami, często z malinami. Pytanie drugie. Ulubiony blog albo Instagram kulinarny? Możesz wybrać trzy, jeżeli to jest za trudne pytanie. Jest Instagram anglojęzyczny Gather and Feast. Ona robi tak piękne zdjęcia. Chciałabym kiedyś robić takie zdjęcia. Jest też taka blogerka, nazywa się Karolina Sobańska. Uwielbiam jej Instagrama. Nie słyszałam. <laughs> Musisz mi wysłać linka. Wyślę ci linka, koniecznie. Ale mam też dużo takich Instagramów, których autorów nie do końca znam, ale uwielbiam ich zdjęcia, więc nawet nie jestem w stanie przywołać teraz nazw. I tak pytałam o jeden, więc spisałeś się na medal. <laughs> Następnie, trzy rzeczy, które jesz codziennie: owsianka, mleko sojowe i awokado. Czy jest jakaś książka, która bardzo na ciebie wpłynęła? Jakaś, jakaś jedna książka, którą byś mogła polecić naszym słuchaczom? Może być z dowolnej dziedziny. Myślę, że jest to siła nawyku, i teraz przeczytałam właśnie drugą część Siły nawyku, czyli mądrzej, szybciej, lepiej. Jest to książka o tym, jak budować nawyki, więc to jest świetna książka dla osób, które zaczynają, nie wiedzą, jak odnaleźć się w zupełnie nowym stylu życia i chciałyby nauczyć się może, jak trenować i jak budować te zdrowe nawyki. To jest naprawdę dobra pozycja, bardzo lekka, świetnie się czyta. Kolejne pytanie. Jaka jest Twoja ulubiona podróż, jaką do tej pory odbyłaś? Zdecydowanie Tajlandia, zdecydowanie. Ty myślałam, że tak powiesz. Piękne, em, piękne pamiętam relacje na Insta Story z zeszłego, to było w zeszłe wakacje, prawda? Tak, właśnie planuję kolejną podróż do Azji, jeszcze nie wybraliśmy w sumie państwa, bo będziemy lecieć z przyjaciółmi, ale zdecydowanie Azja. Zakochałam się w Azji, było cudownie. Jakie jest? No to jest kurczę, pytanie pokrewne. Jakie jest kolejne miejsce, które odwiedzisz? Ale nie musi być to wielka podróż, może wybierasz się jeszcze w międzyczasie gdzieś. Teraz wiem, że wróciłaś z Hiszpanii. Także jakie są najbliższe plany? Najbliższe plany to odłożyć pieniądze na Azję, a bardzo dalekosiężny plan to Australia, w której chciałabym zamieszkać na dłużej i to jest moje ogromne marzenie. To zadam ci jeszcze takie pytanie, którego mam wrażenie, że. Połowa osób je uwielbia, a druga połowa go nie cierpi. Gdzie widzisz siebie za pięć lat? Ale myślę tak bardziej um, w sferze zawodowo-blogowej. Także tak, tak ogólny, jakiś taki. taki to zarys. pytanie jest bardzo zabawne, bo właśnie przechadzając się y, plażą w Alicante razem z moją przyjaciółką, rozmawiałyśmy o tym. Pozdrawiamy Ani, że nas słucha. Na no, pewno <laughs> nas słucha. E, przechadzając się właśnie plażą, rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy o tym jak będzie wyglądało nasze życie za 10 lat. Zastanawiałyśmy się, czy będziemy miały już dzieci. Ania tak na mnie spojrzała i stwierdziła, mm, nie, ty chyba nie będziesz miała jeszcze dzieci, bo ty będziesz zajmowała się tylko swoją owsianką. Myślę, że y, za 5 lat nie będę już pracowała na etacie, mam nadzieję. Mam nadzieję, że za 5 lat będę mogła już y, prowadzić jakieś szkolenia, kursy dotyczące tego, jak odnaleźć równowagę, jak odnaleźć się w, świt, w fit świecie i jak y, żyć zdrowiej, czyli rozwój własnej marki zdecydowanie. Moi drodzy, usłyszycie o Owsianej i za pięć <laughs> lat będzie się działo. Już się dużo dzieje. Na sam koniec powiedz tylko naszym słuchaczom, gdzie mogą cię znaleźć, y, na co dzień, zarówno stacjonarnie, czy też y, online, po prostu jak do ciebie dotrzeć. Y, najlepiej y, wejść na Instagram. Jestem tam pod nazwą Owsiana.pl. Mam też swojego bloga, na którego wrzucam wszystkie przepisy. Jest to www.owsiana.pl ale najłatwiej jest przez Instagram. Jeżeli chodzi o informacje o warsztatach, to będziesz o tym pisać wszędzie, tak? To I na blogu, i na Instagramie. I na Facebooku, i na Instagramie, i na blogu. Staram się wszędzie umieścić informacje. W takim razie Ci bardzo dziękuję, że byłeś moim gościem dzisiaj. Było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dostali bardzo dużo ciekawych informacji, też mogli przy okazji Ciebie lepiej poznać. Wszystkich Zmuszam. Zachęcam do odwiedzenia Justyny na jej blogu, i na Facebooku, i na Instagramie. Wszystkie oczywiście linki macie w opisie, i na mojej stronie. Dziękuję Ci jeszcze raz i pozdrawiam. Dziękuję Ale bardzo. Jeśli oglądacie mnie na YouTubie, to też nie zapomnijcie o łapce w górę. Po wszystkie linki i odnośniki zapraszam na moją stronę karolinasobańska.com, a ja będę miała dla Was kolejnego wyjątkowego gościa już za tydzień. Do usłyszenia.